Teraz przejdziemy do poważnej reprymendy, oh. którą Malik wczoraj ogłosił na swoim Instagramie iście. Ja wiecie, co jest najlepsze, że ja zobaczyłem ten temat dzisiaj i sobie pomyślałem, o kurwa, dobry materiał. Dobry, dobry, dobry ten dobry yy, dobry materiał na materiał. Żeby wiecie, żeby nagrać film, nie? I dosłownie dzisiaj Rewo, Konop i Gimper już wstawili o tym film. No cóż, ale bardzo mi się chce nagrać film o Donavich'om, więc... W sentynowskim stylu. Ty uważasz, z tym co ty mówisz, to to jest oklejone jak to nie jest, stary. A mianowicie zagroził kanałom komentery. I tych wszystkich... tak. Bardzo dziękuję. Ja, ja na twoje live y, yy, z DJ-owania też wpada, mi też, też, fajnie, też fajnie się po latach do ciebie wpada. ...internetowych twórców, którzy sobie budują content, wyświetlenia i kliki. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie jak... Jezus, skurcz na świeżym. Ja nie wiem, już wielokrotnie mówiłem o tym Maliku i zdania nie zmieniam, tylko moje zdanie jeszcze bardziej się o tym człowieku pogłębia. W jaki sposób? Z mojego obeznania terenowego to głównie ja ostatnio poruszałem tematy jego odklejek i kręciłem sobie z tego beczkę. Moi reporterzy dokopali się do zdjęcia, jak grupa bojówkowa z armii Maliko została schwytana w mieście tego chłopaka. Gotcha. Mother... Wiecie, no, no come up. Skurczyby. Taka konwencja, lubię sobie pokręcić beczkę i przy okazji dać wam jakieś świeże informacje. Ale z Malikiem wszystko zaczęło się sypać od preorderów z itemkami w gównianej jakości. Malik najpierw, to prawda, mówił, że wszystko wyprodukowane zostało w Niemczech i w Polsce i Polaki się nie znają, ale potem nagle przepraszał i rekompensował ludziom te preordery. To, rekompensował miało być spotkanie jakieś tam tajemnicze tylko właśnie do ludzi, którzy kupili. Yy, I wszedł dzień tego spotkania yy, jednak odwoło to spotkanie. Następnie mieliśmy akcję z McDonaldem i tańczeniem na blacie, co skończyło się nawet na śladowcami, A na koniec, kiedy Malik nareszcie mógł wyjść z dobrą twarzą i zajebiście... To ktoś go opluł. ...PR-owo rozegrać akcję, jak te dwa cymbały pluły na niego na jego koncercie, to postanowił zlikować ich adres, imiona, nazwiska i dane rodziców. A potem na tyle nastraszył chłopaka, że... Wy... Ale zajebiście, ponieważ najpierw ten chłopak... Ee, najpierw, ten, najpierw Malik Montana napisał, że przeprosili, że nic złego się nie dzieje, a później powiedział, nie, nie. Jednak się dzieje, macie na siebie napluć. Patrzę mu tylko wtedy, kiedy napluje w swoje odbicie w lustrze. Po tym jak kanały komentery zaczęły szeroko komentować jego odklejki, to Malik postanowił zachować się jak dorosły człowiek i odpalił <laughs> live'a, na którym zaczął grozić mi... Tak, pseudo-gangsterka. Coś, czego nienawidzę. oraz innym kanałom. Próbować w jakikolwiek sposób mnie upokorzyć albo ubliżyć, będę robić jeszcze... Ale no właśnie to jest to, Malik, to wielo... ta ta sama, ta sama yy, zasada i w stosunku do ciebie i innych osób, Żaden kanał nie chce cię ośmieszyć. To ty się ośmieszasz, a ludzie to komentują. Tyle. gorzej. I osoby, które w jakikolwiek sposób ubliżają e, jakieś moje pochodzenie, wiarę i tak dalej, się, że tak samo nie będę dłużny. <laughs> Będę wam tym samym odpowiadać. Nie wiem tutaj, do kogo Malik może pić, bo ani w moim, ani w materiałach moich serdecznych kolegów z branży nikt nie wspominał o jego pochodzeniu czy religii. I komentowaliśmy po prostu jedno po drugim Twoje gówniane zachowania. Na przykład w stosunku do pracowników gastronomii, którzy i tak mają na co dzień ciężką pracę, bez Malika tańczącego na blacie. Dalej mamy festiwal odklejenia, gdzie Malik wciela się swoją gangsterską personę i mówi, że będzie nas dojeżdżać, że o nim nagrywamy. Tych wszystkich YouTuberów, wiecie o tym, że ja was będę. Będę widywać, tak, i tak. Ja was prędzej spotkam. Paweł. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie, jak w jaki sposób. Każdy z Was po kolei, będę was spotykać teraz, a będziemy się widywać, to jest pewne. Tak, jak Meduza tak powiedział, to wszyscy to, to później wszyscy mówili, nie, no przecież Meduzie nie chodzi. No inaczej, to, to o Meduzie mówili, sam Meduza mówił, nie, no przecież nie chodziło mu to, że, że kogoś będzie bił. A teraz, jak Malik mówi, że będziemy się widywać i zobaczycie, to jak mam to rozumieć? Jak później zlikował czyjś adres że jednak będzie coś robił czy czy jednak nie będzie. Wiedzcie o tym, że będziecie przeze mnie za każde słowo, za każdy komentarz rozliczani. To o. będę ja, czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Trochę się obstrałem po tych słowach, nawet zacząłem się obracać za sobą na ulicy, zamykać drzwi w mieszkaniu, a najbardziej przeraziło mnie nagranie, które dostałem od starszego generała Armii Malika na Instagramie. Chuj. O! Mam twój numer! Znajdę cię, kurwa! Znajdę ci, ty prrwa! I wiesz co ci zrobię? Wsadzę ci d Ja nie wiem, o co chodzi wszystkim, którzy piszą, że ma co, bo wiesz... tak, dzięki. Głowę do twojej własnej dupy, nareszcie będziesz w raju. A tak na poważnie, to Malik chyba za bardzo wkręcił sobie swoją gangsterską przewózkę i teksty o rozpieraniu Malik Mutona powinien wystąpić na fejmie. Chciałem zobaczyć, jak... Y jak to jak ciągle kozaczy jest zweryfikowane w Oktagonie. Ludziom łubów pewnie jakby tak naprawdę wyglądało jego życie. I szkoda, bo dużo młodych ludzi bierze z czegoś takiego przykład i myślą, że problem. Z czegoś takiego? Boż nawet nie z Kim tylko z Żeby Rozwiązuje się do. Jakby to niebiec powiedział. Zdając kogoś. Malik jesteś osobą publiczną i tak jak masz prawo wrzucać głupoty do internetu, to ja i widzowie mamy prawo je skrytykować. Malik może nie, ten nie, chłopak... nie, nie, nie. E, Malik może? A jak to skomentujesz, no to będziesz dojeżdżany, który napół na swoje odbicie, rzeczywiście się ciebie bał, natomiast ja ani nikt z branży się ciebie nie boi. Jakby teraz komukolwiek z nas coś się stało po kroju pobicia w kilka osób, bo mówiłeś, że nas swoich braci, to uwierz, że będziemy dochodzić swoich praw, bo jesteśmy dorosłymi. już mówi, że ma tylko nowego kiedy. Ja też nie wiem, nie nie, wydawa, nie nie wydawało mi się. Ludźmi rozwiązujemy problemy w. Malik się bił kiedyś czy w internecie. Kozarzy w internecie. W cywilizowany sposób. Ze śmieszniejszych wątków tego live'a to Malik w kółko powtarza. O tym, że przez całe życie musiał walczyć, że nie jesteśmy z jego mentalu. Przez swoje całe życie musiał. A, a ten meduza też tak mówi. Przepraszam, że, że ciągle Meduzi mówię, ale meduza też mówi, nie? Że, on jest, że on jest z innego środowiska, czy jakoś tak. z, z innych czasów. Walczyć, tutaj i musiałem walczyć i się musiałem o wszystko bić. Ojej, biedny Malik, dobrze, to stawaj kurwa na ladzie w McDonaldzie i mów wszystkim, że, 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 że będą bici, bo, 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 bo powiedzieli, że głupio się zachowałeś, dobrze, dobrze, to już to możesz, możesz jak, jak się musiałeś bić przez całe życie, to możesz tak robić. Pozwól mu, bo Malik tak, bo, bo Malik mówi, że mu, bo tak, bo tak, bo Malik tak chce. Ja się o wszystko w swoim życiu musiałem... A Malik nie jest w moim wieku? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bić. rzeczy, ja o wszystko w swoim życiu nie dostałem nic za darmo, o wszystko musiał. O, no, a wy dostaliście coś za darmo? Bo Malik to musiał się bić. Malik to musiał się bić i nie dostał nic za darmo. A wy dostaliście? Bo my to wszyscy chyba dostaliśmy, nie? Znam takiego, co chciał prawie mnie dojechać za to, że nie wysłałem mu plakatu green day przez prawie 10 lat. No. Masz szczęście, że wysłałeś. Bo być dojechał. Znam chłopa. Walczyć, o wszystko musiałem się bić. Ja Ale by się dogadał jakbym jak umyśle nie. No to też coś o szacunku do innych ludzi, ale ostatnio niezbyt ten szacunek pokazywał. żeby okazywać drugiemu człowiekowi. Teraz herbatkę chcesz sobie Powi tyle szacunku, ile to prawda. Gdybym sam chciał oddawać każdemu, daję tyle szacunku. plus, ale też nie za darmo. Za dzi 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 Ile od niego oczekuję, ale jak ktoś mi go nie da, to będziecie widzieć, jakie będą tego efekty. Czyli na przykład taki pracownik McDonalda, mógłbym mu powiedzieć, Malik, zachowujesz jak debil, bo nie okazał szacunku pracownikowi, więc ten pracownik może mu powiedzieć, tak czy nie? A na przykład jak ktoś kiedyś pracował w Macu, a teraz robi komentary, to może, Także nie kojarzy, żeby któryś z kanałów komentary, yy, robił to komentarze? Yy, pracował w Maku? Jestem też ciekaw w perspektywy High League w tym temacie, skoro dopiero przepraszali widzów o za gangsterskie incydenty ...denty na ich galach, a tymczasem główna twarz ich federacji chce po kolei dojeżdżać ludzi, którzy go skrytykują w internecie. Jedyne co ze strony High dostaliśmy... Tak, ...to ...to odpowiedź a, od ich PR managera, który powiedział, że ostatnie zachowania Malika są spowodowane promocją mixtape'u. Mixtape... mixtape a, nie, to da, tak jak hop, nie, nie spoko. Wydaje... Aha, grodzisz ludziom, ale wydajesz płytę, o, okej. Okay. Nawet jak naplujesz na nich i wypłacisz każdą poliściu, to też spoko, bo to jest tylko promocja płyty. Ma się nazywać wróg publiczny, więc wszystko spoko, Malik. Rewo pracował Ale ja wiem, ja, pomyślałem o tej Biedronce i rewie, natomiast, natomiast to nie jest McDonald's i myślę, że w sądzie wygrałby Malik jednak w tej sprawie. Ci. Jak widać można grozić ludziom, że się ich pobije, oskarżać ich o rasi Gimper pracował na pierwszy komputer? No to Gimper może Likować czyjeś poufne dane, wystarczy tylko, że wydacie mixtape i wszystko jest git A wydajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza perspektywa w tym temacie Czyli mogę wszystko powiedzieć o Maliku, pod warunkiem, że później powiem, że to moja akcja promocyjna i że wydaję mixtape, tak? To tyle, będę spierdzielał, swój kanał, trzymaj się, cześć Cześć, fajnie, fajnie, no tak jak tutaj piszecie, no... Konopski bardzo, bardzo e, wydoroślał. O tak, te, te materiały jego są naprawdę inne niż kiedyś. Kiedyś nie oglądaliśmy, a teraz oglądamy i faktycznie nie ma żadnej siary.